Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nas czeka po Polskim Ładzie i dlaczego podatki powinny być proste. Moim gościem jest profesor Robert Gwiazdowski, adwokat i doradca podatkowy, profesor uczelni Łazarskiego. Dzień dobry. Albo dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór, tak, bardzo dobrze. Dzień dobry wieczór, to tak nawiązując do podatków, to myślę, że tak patrząc na ubiegły rok, to mieliśmy trzy systemy podatkowe, czyli musimy powiedzieć, że mamy system z roku 2021, mieliśmy system z 1 stycznia 2022 i mieliśmy system z lipca 2022, więc mogliśmy powiedzieć dzień dobry wieczór i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dotyczyło to rozliczeń podatkowych, czyli zaliczek, no ale dzisiaj tak naprawdę przychodzi dzień prawdy, kiedy do 2 maja wszyscy powinni wypełnić swoje rozliczenia podatkowe i dopiero wtedy fiskus porówna, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej i wybierze dla nas, dla wszystkich podatników, tych, którzy mieli w tych różnych systemach zaliczkowych funkcjonowali, najlepsze rozwiązanie i dowiemy się dopiero, jakie powinniśmy zapłacić podatki. Czy to jest OK? No, w tym bałaganie, co oni zrobili, to teraz próbują podprzątać. Powstaje pytanie, czy będą w stanie. No, bo oni nie wiedzieli, co uchwalają, nie rozumieli, co uchwalają, więc nadzieja, że teraz będą wiedzieć, jak rozliczyć to, co wtedy uchwalili, może być płonna i to bardzo. Płonność tej nadziei wynika z faktu, że bałagan stworzony w Nowym Ładzie, a dokładnie rzecz biorąc w nieładzie, nie jest przypadkowy tak do końca. Aha, jakaś teoria spiskowa? Nie, no nie spiskowa. Wystarczyło posłuchać, co oni wcześniej mówili, co robili w trakcie uchwalania tych zmian. Oni chcieli walnąć w prywaciarzy. W tych wstrętnych prywaciarzy, co to prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą, najczęściej na tym podatku 19%, czyli liniowym. I to im się udało. Notabene, nie, tam się kamera świeci, tak. Duże dzięki dla pana premiera Millera za to, że wprowadzili ten 19% podatek, bo jego wprowadzenie naprawdę w 2004 roku przysłużyło się wzrostowi gospodarczemu, który potem nastąpił. Były dwa czynniki, proszę pamiętać. Wstępujemy do Unii, jesteśmy już pełnoprawnym członkiem Unii, wchodzimy na wspólny rynek. Jednocześnie ci wstrętni prywaciarze, którzy mają rywalizować na tym wspólnym rynku z jakimiś tam Niemcami, Czechami i tak dalej, dostają pewien bonus, bo płacą 19%, a proszę pamiętać, że wcześniej płacili 40%. To nie była zmiana o punkt procentowy, dwa, to nie taka obniżka, tak? Płacili 40. Mało tego, były takie lata między 93 a 2003, że marginalna stawka była 45%. My płaciliśmy podatek niby o stawce podobnej do tych Niemców. Problem polega na tym, że Niemcy płacili te stawki od kilka razy wyższych dochodów niż u nas. To był absurd i dlatego ta dziewiętnastka była dosyć dużym udogodnieniem i dzięki temu udogodnieniu ci nasi przedsiębiorcy rywalizowali na tym europejskim rynku skutecznie bardzo. Tak? I teraz robiono wszystko, żeby tego nie powiedzieć wprost, ale żeby zrobić to w taki sposób, żeby się nie opłacało. No i załatwili to. Zlikwidować podatek Millera, tak? Wszyscy mówią o podatku Belki, tak? Tym podatku od dochodów kapitałowych. A nikt nie mówił o podatku Millera, czyli o 19% podatku od działalności gospodarczej. No tak, i wprowadzili ten tak zwany podatek, który nazywają się składką zdrowotną, która jest de facto podatkiem liniowym. No ale jednocześnie rząd mówi, no ale okej, ale teraz skoro jest to uderzenie rzeczywiście w tak zwanych liniowców, no to teraz ci, którzy są w tej formie, to jeśli uznają, że chcą zmienić formę, to mogą zmienić to na skalę, nawet jeżeli by w trakcie roku podatkowego byli na podatku liniowym lub ryczałcie, mogą zmienić na skalę podatkową, czyli według skali podatkowej się rozliczać, albo ci, którzy byli na przykład ryczałtowcy, mogą również przejść na
na skalę. Czyli krótko mówiąc, rząd mówi tak, no okej, okay, no to wybierzcie sobie taką formę, zmieńcie formę opodatkowania, tak, i nawet sugeruje to na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, w jaki sposób zmienić i zoptymalizować. Bo jak rząd się już zorientował, co narobił, to doszedł do wniosku, że jakoś, że coś musi tutaj z tego wyleźć, tak? Wyleźć w taki sposób, żeby nie nazywać tego wychodzeniem, tylko polepszeniem. Znaczy, idziemy dalej. Tak? Znaczy, były sprawiedliwe podatki, progresja dochodowa, a teraz są niskie podatki. Czyli już Polskiego Ładu już nie ma. Teraz to się niskie podatki nazywają? Tak, Polski Ład 1.0 to były sprawiedliwe podatki, a potem się zrobiły niskie podatki. Niskie podatki przez podwyższanie podatków, między innymi przez wprowadzenie tej właśnie składki zdrowotnej, która tak. miała poprawić stan służby zdrowia w COVID-zie, a została przeznaczona na nie wiadomo co, no bo tak naprawdę nie całością tej składki NFZ został dofinansowany, prawda? Tak, ale teraz rząd mówi, no dobrze, no ale a propos prostoty, tak, mówi tak, no zwiększyliśmy możliwości korzystania z ryczałtu, tak? I to jest najprostsza forma od przychodu. No to, tylko że nie wszyscy mogą być ryczałtowcami. No właśnie. Tak? No więc czy może, że, czy to jest ten kierunek, żeby wszyscy płacili podatek na przykład od przychodu? To, kierunek jest zupełnie inny, tak? Tak. Znaczy, powinien być, ja mówię. Tak. Jest, powinien być. No tak. Otóż podatki w pierwszej kolejności realizują funkcję fiskalną. Funkcja fiskalna to znaczy zbieramy od podatników pieniądze, które będziemy wydawali na coś tam. No i teraz, na co będziemy wydawali, to jest element polityki społecznej. To ona powinna służyć, a nie podatki realizowaniu celów społecznych. Podatki powinny się koncentrować na realizacji celu jednego, fiskalnego, czyli ściągnąć od podatników w jak najmniej drażniącej ich formie, nie jak najwięcej, tylko tyle, żeby państwu starczyło na wydatki, a jednocześnie nie ograniczało po pierwsze konsumpcji indywidualnych podatników, a po drugie nie ograniczało inwestycji tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bo przecież to jest proste. Jak więcej oddajemy państwu w podatkach, no to mniej sami możemy wydać, albo na konsumpcję, albo na inwestycje. Czyli musi to mieć, opodatkowanie musi być przede wszystkim efektywne, bo to musi być spełnione formy efektywności, dlatego podatki powinny być proste, ale również nie może tłamsić inicjatywy przedsiębiorców, przedsiębiorczości firm, w jakim sensie i powodować tego, co się nazywa jakimiś zaburzeniami rynkowymi, no bo mamy mnóstwo ulg, ale wśród nich jest jedna rzecz, która pewnie nas łączy, dzieli z panem profesorem, jest to kwestia progresji dochodowej. Ja jestem zwolennikiem, jeśli już jest system opodatkowania dochodów z pracy, to uważam, że powinny być to podatki progresywne. Część państw w Europie Środkowo-Wschodniej wprowadziło podatki, na przykład na Słowacji podatek liniowy, potem od tego odstąpiono. I generalnie jest taka sytuacja, że im wyższy poziom rozwoju państw w Europie Zachodniej, tym bardziej podatki są progresywne. W Polsce one są w dalszym ciągu mało progresywne, nawet po Polskim Ładzie jestem zwolennikiem progresji. Ten argument, im bogatszy kraj, to tam jest progresja. Im bogatszy, tym wyższa. Bardziej progresywne. Im bogatszy kraj, tym różnice dochodowe większe. No bo to przecież nie wszyscy są w stanie zarabiać dużo, tak? Tylko niektórzy. Więc trzeba wprowadzić system progresywny jako konsekwencja tego, że są to bogate kraje i w związku z tym są duże różnice, żeby zatkać ludziom buzię. I żeby nie powodować narastania nierówności społecznej, to czy zmniejszanie się nierówności, nie? Nie, bo przecież nierówności rosną. Wszędzie jest progresja. Proszę zwrócić uwagę, wszędzie na świecie jest progresja i co roku jest raport, jak wzrosły nierówności. Ale głównie w takich krajach, gdzie właśnie te podatki są mało progresywne i zalecenia OECD, Banku Światowego, zwiększajcie progresję, bo to jest jedyny sposób na zmniejszanie nierówności. To nieprawda.
To nieprawda, dlatego że jak zwiększamy progresję, to musimy patrzeć, jaka jest stawka nominalna, a jaka jest stawka efektywna. Tak? No oczywiście, tak. No bo jeżeli mamy progresję, ale mamy 1586 ulg, albo nawet 1587, no to te ulgi, z jakiego są powodu? One są z tego powodu, że te podatki są za ciężkie, więc trzeba ulżyć podatnikom, więc trzeba prowadzić jakieś ograniczenia, a to odliczenia od dochodu, a to odliczenia od podatku. Jest tego mnóstwo i to jest świetne pole do działania dla doradców podatkowych. My się zawsze pytają, że ja zamiast krytykować tych ministrów finansów, to powinien na payrolla ich brać, tak? Zwłaszcza teraz po Nowym Ładzie. No tak. No, moglibyśmy długo o progresji dyskutować, ale chyba to, co nas łączy, to jest to, że ulgi, tak, i wszelkiego rodzaju wyłączenia, które strasznie komplikują system podatkowy. Ta wielość baz w systemie składkowym, nawet teraz rząd wprowadzi kolejne bazy od tej składki zdrowotnej, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj opodatkowania, czy oskładkowania, powiedzmy, mnóstwo nowych baz i to strasznie skomplikowane. No, dokładnie, ale wracając jeszcze do progresji. Tak. Podatków progresywnych w Polsce nie płacą najbogaci Polacy. Nie płacą, bo żaden z tych najbogatszych nie jest rezydentem, znaczy nie powiem żaden, bo to jest wielki kwantyfikator, nie będę go używał, wielu, tak, nie płaci podatku dochodowego w Polsce w ogóle. Nie płacą podatku dochodowego w Polsce, bo są rezydentami za granicą, a nie w Polsce. No więc, żeby progresja mogła być skuteczna, to musiał być jeden system podatkowy obejmujący przynajmniej wszystkie kraje OECD, na co się nie zanosi. Dlatego, że inwestorzy inwestują w różnych regionach świata, między innymi kierując się stopą zwrotu. No ale kierują się stopą zwrotu netto, a nie brutto. To znaczy patrzą, ile z tych inwestycji będą mieli po opodatkowaniu. Więc niektóre kraje, w Europie mamy świetny przykład, Irlandia, tak? Nie chcą w ogóle słyszeć. Można próbować zmusić Irlandczyków, narzucić jakieś rozwiązania, ale to ciężko będzie szło. Pamiętajmy, że na początku wieku już byliśmy bliziutko takiego nowego modelu, który miał doprowadzić do skutecznej walki z optymalizacją podatkową. I tak. Co? I nic. Bo Luksemburg, Liechtenstein, oni powiedzieli, że nie, my to jesteśmy małe kraje. My to w zasadzie mamy tam parę banków, a tutaj głównie do rolnictwa. I my się w to nie będziemy bawić. Oczywiście oni doskonale wiedzieli, że jak wprowadzą taki sam system, jaki jest w Niemczech, no to Niemcy nie będą mieli powodu do tego, żeby oszczędzać w Luksemburgu czy w Liechtensteinie, tak? No, chyba ten system w sumie dotyczy głównie CIT-u, prawda? Czyli ta optymalizacja tam rzeczywiście... PIT-u też. Ale chyba w mniejszym zakresie, bo osoby fizyczne jednak mniej korzystają. To raczej się, no, jak pokazały Panama Papers, to tam jednak było... To tak, jednak fizyczne, tak. No tak, tak. No te najbogatsi na pewno stać na to, żeby zatrudnić prawników, mecenarzy, prawda, profesorów. CIT to się optymalizuje jednak bardziej przez Holandię, tak? Tak. Przez Królestwo Holandii. No, Królestwo Niderlandów. Królestwo Niderlandów, tak. bo oni mają szantikę u siebie w tym królestwie. Więc nie płacą w ogóle najbogatsi Polacy podatku dochodowego w Polsce, więc progresja ich nie dotknie. I teraz nie uda się podwyższyć im tej progresji. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził jeszcze dodatkowo powyżej 1 000 000 zł. Jak ktoś zarabia, to płaci 4% podatku. To jest klasa średnia. Znaczy, co prawda, tak, ale to co prawda minister finansów mówi, że ale... klasa średnia to 4000 miesięcznie. No tak, ale zdaje się, no, ale że ci zrobić? Również znaleźli sposoby na unikania tych podatków. No pewnie. Bo to jest zabawa policjantów i złodziei, tak? Proszę pamiętać, że to policjanci ścigają złodziei, ale złodzieje są zawsze parę kroków do przodu i co ciekawe, nie wszystkich złodziei policjanci złapią. Więc to jest kwestia, po pierwsze, prawdopodobieństwa wpadki, a po drugie, skali zysku. Im wyższa progresja, tym więcej można zaoszczędzić. Więc powód, żeby optymalizować, jest większy. To bardzo było widać nie na przykładzie podatku dochodowego, zwłaszcza od osób fizycznych, tylko na przykładzie VAT-u i wyłudzeń VAT-u. Dopóki nie poszerzyliśmy Unii Europejskiej i dopóki stawki VAT-u wahały się na poziomie 17%, od 15% się zaczynały,
to wyłudzanie VAT-u, owszem, miało miejsce. Brentole pierwsi wynaleźli ten pomysł, ale nie było tak nagminne. Natomiast po rozszerzeniu Unii pojawiły się dwa elementy. Pojawiły się kraje z dużo wyższym VAT-em i pojawiły się kraje, w których ryzyko wpadki było mniejsze, na przykład Polska. Stąd przez Polskę szły procedury wyłudzania podatku VAT. Najpierw w paliwach, potem na złocie, na złomie, tak? Potem były pręty stalowe. Tak, tak. No, można wymyśleć. Oczywiście, a potem jeszcze iPhony, konsole do gier i tak dalej, tak? Więc im więcej można zaoszczędzić albo ukraść, a ryzyko wpadki jest mniejsze, tym więcej się oszczędza lub kradnie. No dobrze, i teraz no, mamy sytuację po Polskim Ładzie, wracając do naszego rzeczywistości. Podatnicy wypełniają swoje deklaracje, nie wiedzą, jakie zapłacą podatki, algorytmy liczą, w zasadzie klika się myszką, żeby, bo to jest policzone i się, ryzyko jest prawdopodobnie po stronie, w dalszym ciągu po stronie podatnika, no bo można kliknąć myszką, ale algorytm może się pomylić. Żyjemy w tym chaosie, nazwanym wcześniej Polskim Ładem. No i co nas teraz czeka, tak? Czy ten system w ogóle jeszcze, tak, w takim stanie, jaki jest, czy w ogóle jest możliwość, żeby go zacząć myśleć o uproszczeniu tego systemu, tego, który jest, nie. Czy trzeba go całkowicie zaorać? Nie. Ja 20 lat temu mówiłem, że tego systemu się nie da uprościć, trzeba go zaorać i stworzyć nowy. No i to, co się wydarzyło przez 20 lat, potwierdziło tę tezę. Ten system pod hasłem upraszczania był komplikowany przez wszystkich, którzy rządzili. Czyli upraszczajmy, czyli komplikujemy, mówiąc, że upraszczamy. Pierwsza rzecz. Ja oczywiście jestem przeciwnikiem podatku dochodowego takiego, ale przyjmijmy, że on jest. Przyjmijmy. No to tu pojawia się element progresji. Tak. Podatek progresywny jest przy dochodach osobistych, nie ma go w korporacjach. Tak. No i jeżeli on jest, to my musimy wszystkich tam 17 milionów, 18 milionów podatników kontrolować i inwigilować. Płatnicy to robią. Płatnicy wypełniają, przesyłają. Czy oni czasami nie wpadają w progresję? Wpada 5%. Tak? Teraz. Kiedyś 2,5%. Dlatego, ale to jest 30, było co 30 dlatego, prawie procent żeby, dochodów. Dlatego, żeby przypilnować te 2,5%, to musieliśmy tych wszystkich emerytów, oczywiście za emerytów ZUS mógł wypełnić, no ale jak emeryt chciał z jakiejś ulgi korzystać, albo gdzieś sobie dorobił coś na boku, ale legalnie, no to nie ma zmiłuj. To emeryt musiał sam wypełniać te wszystkie PIT-y. I tu naustawiano pułapek i pułapeczek. Z tego powodu prostego, że my mamy ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obejmuje i dochody osobiste, i dochody działalności gospodarczej. Oczywiście Ministerstwo Finansów wszystkie przepisy, które tam wstawia pod kątem tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bo to oni są ci potencjalni optymalizatorzy, tak? No ale jak tam się pojawiają jakieś przepisy i nie jest napisane, że to do działalności gospodarczej, bo często nie jest, no to ci emeryci, renciści, nauczyciele też mają problem. Najklasyczniejszym tego przykładem była tak zwana ulga meldunkowa. Ulga meldunkowa polegała na tym, że zwolniono z podatku dochodowego od sprzedaży odziedziczonego lub uzyskanego w darowiźnie mieszkania, jeżeli było sprzedawane 5 lat przed nabyciem, jeżeli człowiek tam był 12 miesięcy na mieszkaniu. No i to przedsiębiorca nie miał z tym w ogóle najmniejszego problemu, tak? Bo przedsiębiorca jako dziedziczył mieszkanie, to wrzucił na działalność gospodarczą, potem sprzedał, podatku nie płacił, bo sprzedał po tyle samo, po ile sobie wycenił, a wycenił po tyle samo, za ile zapłacił podatek od spadków i darowizn. To dotknęło biednych ludzi, którzy nie wiedzieli. Oni słyszeli, że jest taka ulga meldunkowa, że mogą nie płacić, ale to się okazało, że oni muszą powiadomić Urząd Skarbowy, że im przysługuje prawo do ulgi. To znaczy, że im, że oni byli zameldowani. Czyli mieli powiadomić Urząd Skarbowy o czymś, o czym ten Urząd Skarbowy wiedział, bo podatnik mu składał deklarację, w której było napisane, gdzie on jest zameldowany, tak? No, paranoja. A tych pułapek jest mnóstwo. Tu się nawet samobójstwo zdarzyło.
Tak? Po czym po latach doszedł do wniosku Naczelny Sąd Administracyjny, że to jedna była bzdura. No ale to dotyczyło już tylko i wyłącznie garstki tych ostatnich ofiar ulgi meldunkowej. Ci, co zapłacili, to zapłacili. Jeżeli już ma być podatek dochodowy, to on powinien być oddzielnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a oddzielnie dla osób nieprowadzących tej działalności, tak? Wykonujących po prostu pracę. No ja tak kiedyś zaproponowałem, w jednolitej daninie, żeby zupełnie inny podatek był dla działalności gospodarczej, zupełnie inny podatek, po prostu zupełnie inny. Po prostu na przykład PIT, ZUS, plus NFZ, 25%. Tego PIT-u mogłoby nie być w ogóle. Bo tak, tak, ale po prostu nawet taki prościutki, tak? 25% pobieramy u źródła i dzielimy na te wszystkie elementy. To żeśmy w książce habilitacyjnej chyba się pojawiła ta koncepcja też pana profesora, 25%, tak? 25% to się udało dzisiaj przełknąć. Nie, tak? PIT, ZUS i NFZ. Taka była propozycja. Liniowy z górnym ograniczeniem, dolny minimum 600 zł. Te 25% to dziś jest do przełknięcia, bo kiedyś było tak, przez lata całe, że mimo iż nominalne stawki podatkowe, te marginalne, czy najwyższe, tam przekraczały 50%, to efektywna nigdy nie przekroczyła 22%. Tak się wahała między 18% do 22%. 25% od dochodu, dzisiaj, to chciałem powiedzieć, od dochodu. Dzisiaj 25%. To też jest ważne, bo dzisiaj to nawet są sztuczne podstawy. To jest istotne. No dobrze, dobrze. Nie będzie od dochodu, aczkolwiek jeżeli mamy dochód, to musimy mieć koszty. No, tu się otwiera pole do popisu dla doradców. To jest kosztem uzyskania przychodów, tak? Dokładnie. Więc ja uważam, że zamiast 25 od dochodu, mogło być 1,5 od przychodu. I wtedy, czyli w kierunku przychodowych raczej. I wtedy mamy sytuację prostą. A co do progresji, to jeszcze muszę ci powiedzieć, że John Rawls, taki znany amerykański liberał, socjalista amerykański. Tak, ale mistrz od sprawiedliwości. W latach 70. napisał książkę pod tym Teoria Sprawiedliwości. Tak. I ona zrobiła furorę wśród lewicy amerykańskiej. O, proszę bardzo, mamy wreszcie Teorię Sprawiedliwości, bo oni nie przeczytali tej książki do końca. Bo Rawls tam pod koniec tej swojej książki mówi, no dobra, no tyle napisałem o tej sprawiedliwości, to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie podatki byłyby zgodne z tą moją teorią, co tu ją opisałem. Czy progresywne od dochodu, czy proporcjonalne od konsumpcji? I Rawls udzieli odpowiedzi na swoje pytanie. Oczywiście proporcjonalne od konsumpcji. No i ci, którzy tam doczytali aż do tej 570 strony, się zorientowali, że to przecież nie może tak być. No i zaczęto Rawlsa krytykować. Nie tylko ze strony tych prawdziwych liberałów, których nazywano konserwatystami indywidualistycznymi albo libertarianami, tylko ze strony tych liberałów, co to byli jeszcze większymi socjalistami. Listami od Rawlsa. Więc tak, podatek progresywny to jest instrument służący podgrzewaniu nastrojów społecznych. Ale my teraz mamy inne. Inne mamy, tak? U nas w Polsce. Więc moglibyśmy skorzystać z tego, że zajmujemy się a to samobójstwem, a to pedofilią. Już nie pamiętam, co było w zeszłym tygodniu. To jest eksplozja tematu. Natomiast dajemy 300 zł dla sołtysa. Właśnie. 300 zł dla sołtysów, było 200 zł jedna opcja, 300 zł kolejna, za chwilę będzie 500 zł dla sołtysów. No więc moglibyśmy spróbować coś zrobić z tym systemem podatkowym, bo emocje grzejemy gdzie indziej. Kiedyś to właśnie progresja grzała emocje. Opodatkujemy tych burżujów, tych bogatych, tak? I damy tym biednym. Oczywiście nie dawali tym biednym, tylko większość, znaczy trochę dawali, ale większość zatrzymywali sobie. Bo proszę zwrócić uwagę, jaki do tego musi być aparat. No tak, ale jest argument mój taki. Mój ulubiony przykład jest ZUS-owski. No właśnie. Byłeś w ZUS-ie, to doskonale wiem. Byłem w ZUS-ie. No właśnie. Byliśmy razem w ZUS-ie. Znaczy w innym czasie, ale szef rady nas odczył z ZUS-u, a ja byłem zwyczajnym głównym ekonomistą tej organizacji. Przecież tam w ZUS-ie nie ma żadnych pieniędzy. Co ty mi wytykałeś, że to jest nieprawda, że nie ma. Nie, no nie. Ja mówiłem tylko, że jak otwierasz szafę w dowolnym pokoju, to się wysypują sztabki złota. Nie. Komputery. Komputery stoją. Komputery stoją. To też jest złoto. Komputery, które liczą, że nie będziemy mieli większej emerytury niż minimalna. W związku powyższym dostaniemy, czy tak, czy inaczej minimalną. I z podatkiem dochodowym jest dokładnie tak samo. Liczymy, tak? Musimy zatrudnić mnóstwo urzędników, którzy co robią?
przykładają PIT z kubki na kubkę. Dzisiaj będzie to już prościej, bo to jest system elektroniczny, ale przez lata całe przekładali z kubki na kubkę, wydawaliśmy za przekładanie z kubki na kubkę miliardy złotych. Po co? Tylko i wyłącznie z powodu ideologii, że ma być progresja. A tak jak powiedziałem, najbogatsi mają rezydencję w Wiedniu, Londynie, w Monako. No tak, ale teraz mamy Polski Ład, czyli nawet większy problem niż progresja. Ja bym się zgodził z progresją i uważam, że powinna być progresja, bo ona wyrównuje też dochody, działa dobrze na efektywny popyt. To są tak zwane automatyczne stabilizatory konjunktury. Prawda? To ludzie... prawda. No tak, to, tak. To tak wszyscy ekonomiczni. Znaczy, taki jest konsensus ekonomiczny. Ekonomiczny, tak. Ale zapytaliście doradcy podatkowych. Dobrze, ale. Którzy doradzają, jak to obejść? Tak, jak to obejść. No więc dlatego, bo prawo jest też dziurawe w jakimś sensie. Natomiast sam problem jest też z ulgami, tak. No, co do ulg, to i tych wyłączeń, zwłaszcza na przykład po tej stronie składek na ubezpieczenia społeczne, jest multum. Zupełnie są niezrozumiałe, już nikt ich nie rozumie, nawet ci ludzie pracują w ZUS-ie ich nie rozumieją. Nie ma ludzi, którzy byli w stanie tak naprawdę czasami te ulgi zinterpretować. Sztuczna inteligencja. Zapytasz ChatGPT. Tak. ChatGPT. I jaka jest składka na ZUS? Tak. Ciekawie, co odpowie. O, wiesz, to jest to dobry pytanie. Tak, i teraz pytanie jest takie, czy my mamy, czyli tak, zaoranie systemu, głównie w kierunku podatków od konsumpcji przychodowych, koncepcji przychodowych, generalnie podatków pośrednich, kosztem podatków bezpośrednich, jeżeli podatki bezpośrednie rozumiem, to bardzo proste, bez ulg, no i tu jest między nami pewna różnica, czyli dotycząca samej progresji, jak ją stworzyć, to kwestia jest taka, czy stawkami, ja zaproponowałem dwie stawki, bardzo proste, może na kartce papieru w minutę wyliczyć, a dzisiaj nie możemy w nic wyliczyć i nie wiadomo, w którym kierunku jedziemy. Bo sama stawka to tak. Nie jest rzecz skomplikowana. Jak już sobie policzyłeś dochód, to wtedy dosyć łatwo policzyć, czy ty masz zapłacić tam 10, czy 20, czy 30. No to... Pod warunkiem, że nie ma skaczących baz. Raz jedna, raz druga, raz trzecia. No właśnie. Problemem jest po pierwsze ustalenie podstawy obliczania dochodu, czyli najpierw przychodu. To jest zresztą dosyć łatwe obliczyć przychód, tak? Tak, no, przychód to jest przychód. Natomiast no, masz koszty uzyskania przychodu. Potem koszty uzyskania przychodu. Na przykład pielęgniarka, kiedyś badałem działalność gospodarczą, okazało się, że pielęgniarki pracujące na działalności gospodarczej miały 70% kosztów uzyskania przychodu. I ja na tym nie mam problemu, tak? Wrzucałem wszystko. Komputery i tak dalej, szczotki. Ale to każdy może wrzucić. Tak. No bo ale to nakręcało też konsum, też nakręcało jakby popyt, działalność tak? gospodarczą, to przecież to, nie to ma przecież... tylu urzędników. Nie ma, tak? Żeby byli w stanie obliczyć, czy długopis, co ja robię z długopisem, który ja kupiłem. Ale tak? Ja nie mam z tym problemu żadnego. Ja uważam, że bardzo dobrze, jeżeli wydają pieniądze no nie. na coś, nie, co... Nie, to jest inna koncepcja? Tak, oczywiście. Z bardzo prostego powodu, tak? Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ci prywaciarze, mogą odliczać sobie VAT od konsumpcji prywatnej, a ci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, nie mogą tego zrobić i to jest niesprawiedliwe. Tylko nie ma jak przypilnować tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, żeby jednak ten długopis, co dokupili dziecku do szkoły, nie wrzucili go w koszty, bo sami przez coś piszą, tak? Jedynym rozwiązaniem byłaby taka nasza koncepcja sprzed 20 lat, żeby dla osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzić VAT zryczałtowany. Każdy tam po 300 zł czy po 500, no 20 lat temu to były inne kwoty, tak? Ale nie masz prawa odliczyć VAT-u od swoich zakupów. Tak? Tak, tak. Jeżeli chcesz mieć takie prawo, proszę bardzo, załóż spółkę. Prowadź pełną księgowość z wszystkimi szykanami. Dlatego, że VAT jest przywilejem. Znaczy to jest tak, że mówimy, że nie ma takich rzeczy jak proporcjonalność, że wszystko jest proporcjonalne do czegoś, tak, dochodu, przychodu, ale są na przykład takie świadczenia, na przykład zasiłek pogrzebowy, który dla wszystkich jest taki sam, wynosi 4000 zł od lat i jakoś nikt nie zwraca na to uwagę, że to powinno być inaczej, tak? Bo to jest pogrzeb, tak? Czy generalnie rzecz biorąc, jesteśmy za uproszczeniem. Tylko pytanie jest takie, czy to jest... Tu właśnie działa, dobrze działa. No właśnie, dlatego mówię, to jest... Inaczej, teraz już źle działa, bo 4000 to nie starcza za przeproszeniem na wykupienie miejsca w cmentarzu. No, czy kwestia wysokości, ale chodzi o to, że to jest jedna kwota, bo wiadomo, ile to kosztuje, tak? Tak, ale jak ktoś chce sobie walnąć jakiś
pomnik z marmuru, no to se walnie już nie z zasiłku, tylko ze swoich. Proszę bardzo. Tak samo planowaliśmy z emeryturą. Równa emerytura dla wszystkich, tak jak ten zasiłek pogrzebowy. No a jak chcesz mieć więcej, sobie odłóż, zarób, coś innego. Zarabiałeś więcej, chcesz mieć większą emeryturę, no to może ty niesprawiedliwie zrobiłeś więcej, skoro ty nic nie odłożyłeś. To ty głupi byłeś, a nie mądry. Uważam, że trzeba w emeryturach, nie obywatelsko, rozumiem, że jesteś zwolennikiem, ale raczej w kierunku emerytury zerowej. Dodatkowo do tego, co jest, dodać filar zerowy, który jest po prostu finansowany w 100% z budżetu państwa. To jest coś takiego, a nie tak, że czyli masz zerowy filar, do tego, co już masz, tego bałaganu, który już masz, którego nie chcesz rozpiszyć, bo jak rozpiszysz, to się wszystko rozpiszy, tak? Bo tam przez ten ZUS przelatuje 66% budżetu państwa, równowartości. Ostatnio to tak. To nawet chyba więcej już. Ostatnio to już ZUS płaci za te odszkodowania, za te ryby, co to pozdychały w Odrze, tak? No wszystko. Bon turystyczny. Bon turystyczny 500 plus przejął. Zamiast zakład ubezpieczeń społecznych, to powinien się teraz nazywać zakład usług społecznych, bo w zasadzie takowe prowadzi. Tak, czyli powszechnego rozdawnictwa, instytucja powszechnego rozdawnictwa, która wszystko potrafi każdemu dogodzić. No, niektórzy i tak marudzą. Tak? I tak marudzą. Tak? Wtedy ja byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u i mnie pytano o jakieś nagrody, które ZUS sobie wypłacił. Ja mówię, no to jest olbrzymia kwota, no bo tam pracuje 50 tysięcy ludzi. Wtedy pracowało prawie 50 tysięcy, tak? Tak. Dzisiaj spadłam do 45. A więc jeżeli sobie pomnożycie te 45 tysięcy przez jakieś paręset złotych, to się robią miliardy. Ale to dlatego, że oni tam muszą siedzieć i to wszystko liczyć. A liczą to bez sensu, bo 80% tych, którzy płacą im składki, i tak na koniec dnia dostanie emeryturę minimalną, bo się okaże, te komputery za te kolejne miliardy wyliczą, że niestety większe nie będzie. To złoto. I te komputery to złoto. Więc wiemy, że nie jest łatwo, wiemy, że jest mnóstwo pułapek. No, przypomnę jeszcze jedną pułapkę, że jak na przykład się sprzedaje przedsiębiorca maszynę, albo nawet ten komputer, no to nagle się okazuje, że od tego składkę musi zdrowotną. Składkę zdrowotną płacić, no. Od tego wyższego dochodu, ale w podatku PIT akurat nie, tak? Więc no, to jest niesłychane, tak? Więc są takie dziwne pułapki, które trzeba albo myśleć o uproszczeniu tego systemu, likwidując te wszystkie ulgi, albo myśleć o zaoraniu systemu i stworzyć nowy system. No, absolutnie. Jaka trzeba jest przyszłość? Trzeba zaorać, żeby coś zrobić, trzeba zaorać i zbudować na nowo. Nie da się w tym bałaganie nic poprawić. Byliśmy przy zasiłku pogrzebowym. No, wyobraź sobie, że to był jeden z moich ulubionych przykładów. Tak? Kołyski mieliśmy na 23% VAT-u, 22 na początku, 23, ale za to trumna na 8. Ale pod jednym warunkiem. Pod jednym warunkiem, że trumna była razem z usługą pogrzebową. Jak kupiłeś trumnę samą, bez usługi pogrzebowej, to na 23. Co za myśl światła stała za tym pomysłem? Tak? Kto to siedział i tak wykombinował? Tak było. No bo wychodzi na to, że taki nieuczciwy przedsiębiorca zrobiłby taką trumnę, która wieczko górne ma tej samej wielkości co dolne, zrobił uchwyty do jakichś kółeczek czy do jakichś płuc, no i sprzedawał ze stawką 8% jako trumnę dwie kołyski. To piękne. Moim ulubionym natomiast jest, jak pracowałem nad uproszczeniem systemu podatkowego w jednolitej daninie, to żeśmy zrobili taką listę tych, co jest uzusowane, tych samych rzeczy, i tych, co jest opodatkowane. I co jest albo uzusowane, nieopodatkowane, albo nieopodatkowane, uzusowane. To jest taka długa lista 200 pozycji. Na tej liście znalazło się niejakie strawne. Ale ani w ZUS-ie, ani w Ministerstwie Finansów nie było wiadomo, co to jest strawne. No fajnie brzmi, ale jakie to jest strawne? No i ktoś nagle powiedział, ja wiem, co to jest. I co to się okazało? Że to jest taki słoiczek, który kosztuje tam 2,50 dziennie, w którym jest jedzenie zapakowane dla kolejarzy. I tego strawnego było nie. Tego nie można zlikwidować. To jest, może być tylko opodatkowane, nie może być ozusowane, ponieważ ten słoiczek za 2,50 dziennie jest podstawą bytu, egzystencji i prawem nabytym kolejarzy i tego nie można ruszyć, tego słoiczka. To tak samo było z deputatami węglowymi przecież dla górników. Tylko no to jednak ten słoiczek ma inną wartość niż ten deputat węglowy. Tak. Ale to na takiej właśnie zasadzie działa, tak? Że
dajemy jednym, ale to musimy wziąć z worka, do którego dokładają się drudzy. Mhm. Problem polega na tym, że to nie działa tak, że ci płacą, a ci dostają. Nie, nie. Ci, którzy dostają, też płacą. Tylko płacą przy innej okazji, w innym miejscu, po to, żeby ci, którzy płacili na nich w innym miejscu, mogli dostać z innego miejsca. I w ten sposób my nie widzimy swoich obciążeń tak naprawdę. No i jeszcze dochodzi ta pewna operacyjność aparatu skarbowego, który jest jak ten lis wbiegający do kurnika i łapiący dowolną, prawda, kurę, którą można złapać i, prawda... Żeby on łapał dowolną, to by jeszcze nie było nieszczęścia. Problem celuje, tym, tak? Że czasami celuje. No i to ja to rozumiem, tak? Mhm. Bo na przykład w Stanach to już od wielu lat mają taki system, że im się zapala tam czerwona lampka, że ktoś, kto prowadzi jakąś działalność gospodarczą w jakimś miejscu, nagle uzyskuje jakieś ponadprzeciętne przychody, albo wykazuje jakieś ponadprzeciętne koszty, płaci mniejszy podatek. To są algorytmy z użyciem sztucznej inteligencji, detekcja fraudów. Go skontrolować. I to ja rozumiem. Tak. Idźmy go skontrolować. Tak. Problem polega na tym, że czasami się kontroluje kogoś z przyczyn politycznych. To rzeczywiście, już wchodzimy w politykę, więc może to jest dobry moment, żeby zakończyć naszą wspaniałą rozmowę z panem profesorem Robertem Gwiazdowskim. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinku Dyżurnych Ekonomistów. Ja tylko chyba muszę powiedzieć właśnie, że ja z ekonomistami, to ja nie jestem ekonomistą. To się tak mówi, ale wiadomo, że ekonomia dzisiaj i prawo są... Dlatego się zajmuję na prawie ekonomiczną analizą prawa. Fantastycznie. Także bardzo jeszcze raz dziękuję panu profesorowi. Dziękuję bardzo.